Ile razy macie okazję zajrzeć do cudzego domu, ale tak porządnie się rozejrzeć, wejść do kuchni, do pokoju, obejrzeć dokładnie z zewnątrz, bo dzięki tej książce, to są Domy Świata z wydawnictwa Papillon, pod patronatem aktywnego czytania, mamy właśnie okazję do takiego buszowania po domach i to na całym świecie. Także zaglądamy! To są Domy Świata, pięknie wydana w kartonowej oprawie i na takim wspaniałym, ja bym powiedziała, że śliskim papierze. Bardzo, bardzo przyjemnie się to czyta. I słuchajcie, bez wstępów przedługawych wyruszamy w taką właśnie podróż, która tutaj, wszystkie przystanki mamy tutaj opisane, czyli domy w krajach, które odwiedzimy. Naszymi głównymi bohaterami są Maja i Filip. Tutaj mamy też mapę z zaznaczonymi numerami, które można przyporządkować do tych ze spisu treści, więc łatwo można odszukać. Na przykład Japonia, numer 21 na mapie. Już od razu jest jakieś wyzwanie. A, nie powiedziałam Wam, przedstawiając naszych głównych bohaterów, że jeszcze w tych wszystkich podróżach będzie nam towarzyszył ich kot. Ale tutaj na samym początku jest też informacja, że aby się dowiedzieć, wiedzieć, jak kot ma na imię, ja Wam tego nie zdradzę, trzeba poszukać tego w książce, więc trzeba ją czytać bardzo, bardzo dokładnie. I strona po stronie, tak jak było w spisie treści, zaglądamy do różnych domów. Otworzyłam akurat na Hiszpanii, więc może na niej właśnie pokażę, jak wygląda każdy rozdział. Mamy tutaj oczywiście kraj, mamy krótką notatkę i te notatki to są oczywiście ciekawostki na temat różnych domów na świecie. Mamy tutaj też takie kółko, w którym jest wyraz w danym języku. Jeden wyraz za każdym razem, czyli dom, dom po polsku, po angielsku, po hiszpańsku i tak dalej. Jest też oczywiście zapis fonetyczny, więc nikt się nie pomyli, a można sobie od razu poćwiczyć język. I oprócz tej krótkiej notatki, oczywiście mamy tutaj różnych bohaterów i mieszkańców w różnych krajach i oczywiście Maję i Emila oraz kota, którzy sobie tutaj właśnie spacerują, rozmawiają, zwiedzają, buszują, tak jak wspomniałam, po cudzych domach. Ale oczywiście są zaproszeni i mieszkańcy tych domów chętnie opowiadają o, no właśnie, o swojej kulturze, o tym, co im się przydaje, co jest zbędne totalnie, dlaczego ich domy są zbudowane tak, a nie inaczej. Wszystko zaczyna się zresztą od Polski, od takiego polskiego domu na wsi, gdzie jest dużo zieleni, dużo przestrzeni i właśnie tutaj stąd dzieciaki wyruszają. A zobaczcie, przeskakujemy jedną stronę i jesteśmy już w Norwegii. Charakterystyczny czerwony dom. Czerwona farba obecnie w obecnych czasach jest wykorzystywana jak najbardziej, żeby podtrzymywać tą tradycję. Natomiast dlaczego te domy są czerwone w Norwegii, to już właśnie musicie się dowiedzieć z tych ciekawostek. I powiem Wam jeszcze, że na każdej stronie, na przykład tutaj jesteśmy Słowacja, na każdej stronie, tutaj na dole jest też jakieś zadanie dla dzieci. Więc w każdym kraju, jak już sobie przeczytamy i przyjrzymy się. Tutaj na przykład jest takie zadanie. Policz ciastka na talerzu. Czy starczy ich dla wszystkich? Więc trzeba i wyszukać ciastka, i policzyć wszystkich, i pokombinować, czy każdy dostanie. Bardzo podoba mi się ten pomysł na zaglądanie do różnych domów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że takie pokazywanie różnorodności otwiera głowy naszych dzieci na, no właśnie, poznawanie inności. To, co dla nas jest często takie dosyć oczywiste i na wyciągnięcie ręki, dla innych może być nieosiągalne albo zupełnie zbędne. Coś, co, bez czego my sobie nie wyobrażamy na przykład życia, dla innych może być totalnie nieistotne. I chciałam Wam jeszcze podpowiedzieć, szukam właśnie, bo nie wszędzie to jest, ale autorka zadbała o to, żeby gdzieniegdzie, na przykład tutaj w Brazylii, gdzieniegdzie na marginesach znajdziecie takim drobnym drukiem wyjaśnienia trudniejszych słów, jakieś takie właśnie dodatkowe informacje, więc jak będziemy czytać, jak będziecie czytać, to zerkajcie, sprawdzajcie również, bo to są istotne rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić przy tych wizytach w najróżniejszych domach. To, co mnie urzeka tutaj, w ogóle w tej serii, która ma na celu pokazywanie różnorodności. Pierwsza część to My, Dzieci Świata.
Ta również rewelacyjnie właśnie pokazuje różnorodność. I to wszystko z tymi wspaniałymi ilustracjami Moniki Rejkowskiej. Ja uważam, że to jest z jednej strony książka edukacyjna, ale z drugiej też taka, no, ucząca wrażliwości. Więc super, że mogliśmy się z dzieciakami wybrać na wycieczkę. A jeszcze na końcu pokażę Wam ostatnią stronę. Zobaczcie, oni już wrócili do swojego domu i świętują, celebrują z całą rodziną, dlatego że no właśnie, no czym jest dom bez wypełnienia go naszymi radościami, często też smutkami, naszą kulturą, naszymi tradycjami. Jak wchodzimy do czyjegoś domu, to tak naprawdę oprócz architektury, czy powiedzmy geografii, bo skaczemy tutaj po całym świecie, poznajemy dom i kulturę danego regionu właśnie po tym, jak on wygląda, ale też co znajduje się w środku, jak to jest używane i jacy ludzie tam mieszkają.